Cześć, ostatnio dość często mówiłem o tym, jak Gothic 3 jest niedopracowany i gdyby twórcy mieli nieco więcej czasu, to gra pewnie okazałaby się ich opus magnum. Jednak trzecia odsłona gotikowej serii to nie jedyna gra wydana za wcześnie. Jak wiemy, ostatnio dość częstą praktyką stało się wydawanie nieukończonych gier i naprawianie ich poprzez kolejne patche. Ten problem pojawił się zaraz po premierze PlayStation 3 i Xboxa 360. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić 5 najgłośniejszych gier, które zostały wydane za wcześnie. Gdybyśmy się zapytali Battlefieldowych graczy, która część jest według nich najlepsza, to zapewne wymieniliby zarówno Battlefielda 3, jak i 4. Co ciekawe, te dwie odsłony różnią się od siebie najmniej, biorąc pod uwagę pozostałe części. Po bardzo dobrym przyjęciu i sprzedaży Battlefielda 3, elektronicy postanowili kuć żelazo póki gorące i już 2 lata później dostaliśmy 4. Piąta i 4 odsłona miały najgorszy start w historii serii. Piąta została skreślona przez wielu graczy już na starcie z racji na dość dziwny marketing EA i niezbyt drugowojenny klimat. Z kolei 4 była rozwinięciem dość dobrej 3, więc co mogło pójść nie tak? Okazało się, że wydana 29 października 2013 roku 4 jest po prostu technicznie niedopracowana. Maksymalnie mogło grać 40 graczy, bo jeśli zwiększyła się ich ilość, to serwery nie wytrzymywały. Problemy techniczne przełożyły się na złą renomę gry. Uważano, że 4 nie wprowadza żadnych nowości względem poprzedniej części. EA jednak nie dało za wygraną i starały się poprawić grę tak, aby można było w nią grać bez żadnych problemów. Dopiero po roku gra okazała się całkowicie grywalna i uznana przez wielu graczy za najlepszą część. And scored in blood. So young. Też tak macie, że po ograniu kolejnej odsłony danego cyklu wmawiacie sobie, że to była ostatnia część i w nową już nie będziecie grać? Ja też tak mam. Zaraz po tym, jak skończyłem Assassin's Creed Black Flag, mówiłem sobie, że nie zagram już w nowe odsłony, bo mam już dość asasynów. I wiecie co? Miałem nie grać, ale twórcy postanowili umieścić akcję gry w moim ulubionym okresie historycznym. Wtedy, kiedy faceci biegali w rajtuzach i malowali się mocniej od kobiet. Mniejsza z tym, wiedziałem, że coś pójdzie nie tak, z racji tego, że kolejne odsłony pojawiają się co roku oraz są do siebie łudząco podobne. To Unity miało być czymś w rodzaju powrotu do korzeni serii. Ale o tym opowiem Wam w innym filmiku. Kiedy nastąpiła data 11 listopada, świat zamarł. Okazało się, że gra jest turbo zabugowana, spadki klatek są odczuwalne nawet na najlepszych kartach graficznych, a wersja na konsolę to po prostu Cyberpunk na PlayStation 4. Po tym wszystkim grę okrzyknięto niesławnie Buggity. Jednak o tym, jak ona wygląda obecnie, opowiem Wam w innym filmiku. Była gęsta jak mleko. Obudził się w tobie poeta? Zapewne nikt nie spodziewał się... Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. Wiedźmina 2. Zszokowanie może być tym mocniejsze, że gra po premierze nie była tak krytykowana jak dwie wymienione przeze mnie wcześniej produkcje. Wystarczy powiedzieć, że Wiedźmin 2 ma dwie edycje. Pierwsza to edycja podstawowa wydana 17 maja 2011 roku, a druga to oczywiście edycja rozszerzona. Możecie nawet zauważyć, że zmieniona została okładka pudełkowego wydania. W edycji rozszerzonej dodano 10-gigową łatkę, która miała poprawić działanie gry. Poza tym ograć mogliśmy jedno dodatkowe zadanie dla każdej ze stron. W edycji rozszerzonej oświadczyć mogliśmy nowe lokacje, miecze i zwierzęta. W przeciwieństwie do 2 poprzednich gier, które wymieniłem, mogliśmy bez problemu poznać przygody Geralta w Zabójcach Królów. Wiedźmin 2 pojawił się w tym zestawieniu z racji tego, że kompletna edycja pojawiła się dopiero rok po premierze. Oglądając wielu recenzentów, duża część z nich używa zwrotu Watch Dogs uczy. Mieli oczywiście na uwadze fakt, że owa gra, która zachwycała w połowie 2012 roku, to podczas swojej premiery 2 lata później nie powodowała takiej euforii. Mówiąc krótko, finalnemu produktowi daleko było do zaprezentowanego demo na E3. Początkowo chwalono grę za wysoki poziom graficzny, pomimo tego, że miała zostać ona wydana jeszcze na starą generację konsol. Jakie było zaskoczenie graczy po premierze, kiedy okazało się, że gra wcale rewelacyjnie nie wygląda. Poza oczywiście grafiką, gracze zawiedli się również na optymalizacji. Podobnie jak w przypadku Unity, tak i tu trzeba było poczekać na patche. Finalnie w Watch Dogs można grać normalnie pod warunkiem, że pobierzecie wszystkie aktualizacje. 2014 to zdecydowanie nie jest rok Ubisoftu. Studio wydało dwie długo oczekiwane gry, które można było normalnie pograć dopiero długo po premierze. Wake the fuck up, samurai. A teraz to, na co wszyscy czekaliście, czyli Cyberpunk 2077. Gra tak nahypowana, jak wydaje mi się żadna inna. Premiera została kilkukrotnie przełożona, co raczej nie spodobało się graczom. Podczas premiery okazało się, że gra analogicznie jak Unity jest prawie niegrywalna.
Masa błędów utrudniających rozgrywkę i słaba optymalizacja na starej konsole sprawiła, że koniec końców gra została usunięta z PlayStation Store. Napomnieć trzeba, że takie tytuły jak Kingdom Come czy No Man's Sky, pomimo ogromnej ilości błędów i słabej optymalizacji, nie zostały usunięte z żadnego sklepu. Pomijając już kwestię konsolową, to trzeba przyznać, że gra idealna nie jest również na PC. Podobnie jak wymienione wcześniej gry, aby grać bez problemów w Cyberpunka, to przyjdzie nam jeszcze długo poczekać i jeszcze wiele aktualizacji pobierzemy. Podobnie jak inne gry, tak i ta powinna zostać wydana później. Do tego czasu CD Projekt Red powinno poprawić wszystkie błędy i zadbać o optymalizację. Uwaga, teraz ostatnia dodatkowa gra, czyli Gothic 3. Sam filmik o tym, jak opowiadam, dlaczego ta część pogrzebała akurat całą serię, znajdziecie gdzieś tutaj, a ja opowiem wam tylko tak na szybko, że Gothic 3 w przeciwieństwie do innych gier został naprawiony przez fanów. A jakie wy znacie gry, które były wydane za wcześnie? Piszcie w komentarzach i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!